Samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, urzędnicy, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, a także lokalnych mediów posadzili drzewa. Wszystko w ramach akcji 100 milionów drzew do 2017 roku, której organizatorem na naszym terenie jest Nadleśnictwo Świdnica. Inicjatywa sadzenia lasów wraz z samorządami i innymi służbami to już taka tradycja w Nadleśnictwie Świdnica. Ona trwa już od 7 lat i kontynuujemy tą dobrą tradycję. Podczas akcji zasadzone zostały zarówno drzewa iglaste, jak i liściaste. Będziemy sadzić sadzonki dębu, to jest powierzchnia około 30 arów, więc będziemy sadzić około 2000 sadzonek. Mam nadzieję, że pogoda nam w tym nie przeszkodzi. Akcja ma związek ze świętem, które leśnicy obchodzą w kwietniu. A jak najlepiej uczcić święto lasu? Sadząc nowe drzewa. Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska swoje drzewa sadziła już po raz piąty. Integrujemy się tutaj, w dobrym celu jesteśmy, sadzimy drzewa i mam nadzieję, że ta inicjatywa jak najdłużej będzie utrzymywana. Jak pani dzisiaj idzie? Ile udało się już zasadzić drzew? No powiem szczerze, że nam tu z panem wojewodą bardzo dobrze idzie, ale państwo przerywacie i tak co chwilę jesteśmy z tyłu. W związku z tym ja się cieszę, bo troszkę odpoczywam. Inicjatywa piękna, sadzimy las, jak gość stare porzekadło. Nie było nas, był las, nie będzie nas, a ten las dalej tutaj będzie, tak? Ten, który wcześniej ktoś posadził, nasi przodkowie, i ten, który my dzisiaj sadzimy. No tak poetycko mówiąc, ten las wiele wiatrów przetrzymał, a ten, który sadzimy, wiele przetrzyma. My dzisiaj w fajnych okolicznościach, pomimo niekorzystnej aury, jesteśmy w stanie jako samorządowcy porozmawiać ze sobą w taki luźny sposób, w luźnej atmosferze, trochę spoceni, trochę umęczeni jednak tym sadzeniem. Niemniej jednak, no trzeba powiedzieć też jasno, tak, za tymi biurkami czasem przydałoby się nam poluzować krawat, więc te decyzje, które ciężko zza biurka nam przychodzą, być może w tego typu integracyjnym evencie, po przedyskutowaniu, będą podejmowane w łatwiejszy sposób, luźniejszym okiem na to będziemy patrzeć. Super inicjatywa. W sadzeniu drzew wzięli udział także samorządowcy z powiatu wałbrzyskiego, wśród nich wójt Czarnego Boru Adam Górecki. Jestem zdziwiony, że w tak szybkim tempie można tyle drzew posadzić, ale to dzięki tej inicjatywie, z której skorzystałem z zaproszenia wicewojewody Kamila Zielińskiego. Bardzo piękna inicjatywa. Myślę, że to też będzie taką lekcją, żeby albo też takie pilotażowe, żeby inne powiaty również taką akcję przeprowadzały. Mam nadzieję, że to w powiecie wałbrzyskim również będzie takie wspólne sadzenie drzew. Przepiękna inicjatywa. Mam nadzieję, że wszystkie drzewka się przyjmą. A jak panu dzisiaj poszło? Ile się udało nasadzić drzew? No ja nie mam aż takich wpraw, ja się uczyłem cały czas, myślę, że dobrym jestem uczniem i w przyszłości będzie mi to lepiej szło. Służbę policyjną reprezentował zastępca komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu, inspektor Krzysztof Niziołek. To jest moje piąte sadzenie lasów w Nadleśnictwie Świdnica. Myślę, że ten pomysł, który powstał kilka lat temu, jest pomysłem godnym naśladowania nie tylko tutaj w powiecie czy okręgu wałbrzyckim. Sadzimy dzisiaj, że tak powiem, życie, tak? A tutaj to, co robimy, to jest też jakiś wysiłek fizyczny i to jest wszystko dla zdrowia. I to, co robimy, to wspólnymi siłami jest godne naśladowania. W zeszłym roku uczestnicy akcji sadzili drzewa w okolicach Bielawy. 2 lata temu w leśnictwie Bojanice. W tym roku były to tereny należące do Nadleśnictwa Świdnica, graniczące z Dzierżoniowem.